Adrian Zandberg, partia Razem, i Piotr Strzembosz, Prawica Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Propaguje pan komunizm? To chyba oczywiste, że nie. Ale wie pan, ta cała dość żenująca historia, ona pokazuje jedną rzecz. To znaczy pokazuje, że polskiej prawicy bardzo nie odpowiada to, że na scenie politycznej pojawiła się lewicowa partia, której nie można w prosty sposób oskarżyć o korupcję, której nie można zastraszyć, której nie można przekupić. A myślę, że i PiS, i Porozumienie Gowina parę razy odczuły boleśnie konsekwencje funkcjonowania partii Razem na scenie politycznej. Afera billboardowa, której nie pozwoliliśmy zamieść pod dywan. Akcje bankowe premiera Morawieckiego, którego zmusiliśmy w końcu do deklaracji, że wycofa się z posiadania tych akcji, że skończy z tym konfliktem, oczywistym konfliktem interesów. To nie były przyjemne rzeczy dla premiera Morawieckiego i to nie były przyjemne rzeczy dla Zjednoczonej Prawicy. Wie pan, to pytanie, które padło tutaj na tej konferencji, ja szczerze mówiąc nie znałem na nie odpowiedzi, to znaczy kto był inicjatorem tego wniosku, ale przez ostatnich kilka godzin zadałem sobie ten trud, żeby to sprawdzić. I okazało się, że to są ludzie związani z Gowinem, a dokładnie rzecz biorąc związani z panią minister przedsiębiorczości, z panią Emilewicz. I cóż ja mogę powiedzieć, ja się nie dziwię, że pani Emilewicz nie w smak istnieje partii Razem, bo od wielu tygodni my konsekwentnie pokazujemy, że pani minister i rząd przeznaczają dziesiątki milionów złotych na bezzwrotne granty dla wielkiego biznesu. Między innymi nagłośniliśmy fakt, że 20 milionów złotych z budżetu pójdzie jako prezent dla banku JP Morgan. Jednym słowem, polskie pielęgniarki, polskie nauczycielki sfinansują zbudowanie nowego biura bardzo bogatego amerykańskiego banku, a w dodatku banku, który ma, delikatnie rzecz mówiąc, paskudną reputację, bo był jednym z tych banków, które były zamieszane w wywołanie. Umknęło mi, jak te pieniądze dostanie? Proszę sobie wyobrazić, że to jest ustawa, która teoretycznie ma służyć walce z bezrobociem. Tyle tylko, że JP Morgan dostanie pieniądze na otworzenie tego biura w Warszawie, w której bezrobocie wynosi 2%. Więc ta sprawa moim zdaniem po prostu śmierdzi i ja się nie dziwię, że pani Emilewicz wolałaby, żeby partii Razem nie było i że duża część polskiej prawicy wolałaby, żeby demokratycznej lewicy w Polsce nie było, ale mam dla nich złą informację. Nas się nie da tak prosto ani pozbyć, ani zastraszyć. A pan uważa, że partia Razem to jest partia komunistyczna? Działacze partii Razem nie ukrywają, że komunizm im jest bliski. Pan o nazwisku Moll, imię nie pamiętam, przepraszam. Mówi, że jest członkiem partii Razem i... No dobrze, wie pan... Ale sekundkę. Wyobraźmy sobie, że ten pan nie jest, ale tak mówi i to jest na stronie i państwo nie dementują, nie odcinają się od niego. To nieprawda. Ale co? Ale to po prostu mówi pan, ale co? Nieprawdziwe. To znaczy, odcięli się państwo od tego pana? No oczywiście, to Łukasz Moll, o którym pan mówi, jest filozofem z Uniwersytetu Śląskiego, ale... który nie jest członkiem partii Razem. Dobrze. Działacze partii Razem chodzą na różne zgromadzenia publiczne pod transparentami z sierpem i młotem. Przynajmniej jeśli ktoś się przyłącza, nie usuwają ich jako organizatorzy swoich. To jest nieprawda. No, ale co nieprawda? No, to co pan mówi jest nieprawdą. Gdyby pan zadał sobie odrobinę trudu, to akurat by pan wiedział, że na demonstracjach organizowanych przez partię Razem, jeżeli ktoś pojawia się z totalitarnymi symbolami, to jest po prostu z tych demonstracji usuwany. I to jest zasada, o której, wie pan, wie nawet większość światlejszej polskiej prawicy. Tej, która interesuje proszę się pana, nieco bardziej rzeczywistością, a mniej swoimi wyobrażeniami. Proszę pana, pewnie koszulkę z Marksem też ktoś na pana wciągnął siłą i pan się od tego odcina. Ma tak? pan problem z postacią Karola Marksa, a Józefa Piłsudskiego? Proszę pana, nie, ja tylko... Nie, to ciekawe pytanie. Ale zaraz. Józef Piłsudski, kojarzy pan taką postać? Moment. Rozmawiamy o partii Razem. No, przed chwilą chciał pan rozmawiać o postaciach historycznych przed kilkudziesięciu lat, więc ja z miłą chęcią mogę uciąć sobie tę rozmowę. Jest symbolem, ale jest symbolem totalitaryzmu, nie, który jest zakazany. Znaczy wie pan, czy człowiek jest zakazany? Jest to postać historyczna. No, gdyby ktoś chodził z koszulką, nie wiem, z ideologiem faszyzmu... Hitler był zbrodniarzem. Marx osobiście nikogo nie zamordował i nie rozkazywał zamordować, ale ideolodzy faszyzmu istnieją, prawda? I gdyby się ktoś odwoływał, powoływał... Widziałem koszulki chyba. Ale to nie jest jedyny. Marx jest ideologiem
które, a filozofia niczego, no to legło pod... Sekundkę, może ja coś powiem. Czy Marks jest ideologiem komunizmu? Czy zna pan taką postać jak Kazimierz Puszczak? No dobrze, nie będziemy... Nie, pan odpowie na pytanie. Nie, ale jeśli ja zadaję pytanie, a pan nie chce odpowiedzieć, to ja nie odpowiem na pana pytanie i koniec dyskusji. No. Marks jest XIX-wiecznym filozofem i ekonomistą, który zmarł na kilkanaście lat przed schyłkiem wieku XIX. Puszczak też nie żyje i co? Proszę pozwolić, że dokończę. Ale proszę odpowiedzieć na moje pytanie. Jego myśl, jego filozofia inspirowała wiele ruchów politycznych. Jednym z nich była Polska Partia Socjalistyczna. Kazimierz Puszczak, przywódca Polskiego Państwa Podziemnego, który notabene został zamęczony przez komunistów po II wojnie światowej, był przywódcą partii, która odwoływała się do Karola Marksa właśnie, która używając myśli Karola Marksa krytykowała Związek Radziecki i krytykowała radziecki totalitaryzm. Wie pan, ja mogę tę listę postaci, które zapewne pan zna i które, mówiąc symbolicznie, miały coś wspólnego z Marksem, tutaj dobrze, to ciągnąć, przejdźmy nie do ideologii, a do działań. Państwo... Karola Marksa w XIX wieku. Do działań partii no to jest... Razem. No to do działań partii. Partia Razem, na przykład, podobnie jak komuniści, żywcem wyjęte niemalże cytaty z Trybuny Ludu, określa na przykład Narodowe Siły Zbrojne. Czyli staje po stronie tych, którzy właśnie byli komunistami i tą ideologię krzewili. Niesamowite, co pan... No co niesamowite? Ale, ale wie pan, że Narodowe Siły Zbrojne nie podporządkowały się władzom w Londynie? Wie pan, że Narodowe Siły Zbrojne nie podporządkowały się Armii Krajowej? Wiem, Zygmunt Zaremba, jeden z przywódców państwa podziemnego, mówił, że siły skrajnie prawicowej, parafaszystowskie, które nie podporządkowały się Armii Krajowej, to są siły, które polskie demokratyczne podziemie po prostu usunęło poza margines, dokładnie tak samo jak stalinistów. Ale pan w jednym zdaniu połączył Narodowe Siły Zbrojne i jeszcze jakąś inną... Ale za to się nie sadza w Polsce. Ale proszę pana, ja tylko... Pan broni Brygady Świętokrzyskiej, kolaborantów hitlerowskich? Gdybyśmy w ten sposób podchodzili do przepisów, trzeba by wprowadzić z powrotem cenzurę. No bo ale to... nie. Ja osobiście nie formułuję wniosku, że należy partię zdelegalizować. Pan mi zadał pytanie, czy odwołują się do komunizmu, więc odpowiadam. Tak. Odwołują się w wielu słowach, w wielu deklaracjach i w czynach do działań totalitarnych. Na przykład blokując różnego rodzaju legalne demonstracje. Prawda? I to w sposób siłowy. Nie taki, że tam sobie siedzą, tylko na przykład przepychając się. A nie dziwi pana, że żadnej organizacji prawicowej do tej pory, chociaż są takie zgłoszenia do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ministerstwo nie zaczęło badać legalności żadnego z tych ugrupowań prawicowych. Nawet tych, które organizowały te urodziny Hitlera po lasach. No jak to nie zajmuje się? No chyba prokuratura się tym zajmuje. Nic pan nie prokuratura słyszał? Tak, tylko ja nie słyszałem, żeby ministerstwo badało, czy je delegalizować, czy nie. Panie redaktorze, jeżeli o istnieniu tej organizacji i formach jej działania dowiedzieliśmy się z państwa stacji, no to i do prokuratury poszły wnioski, no to ministerstwo już za dużo pola do manewru nie ma. Natomiast delegalizacja jest bardzo prawdopodobna, chociaż literalnie nie złamali prawa, ponieważ publicznie nie propagowali faszyzmu ani nazizmu. Robili to w skrytości, jak jakieś tchórze, ale publicznie nie miało miejsca manifestowanie tych ideologii. Ja myślę, że widzowie przez ostatnie kilka minut dobrze zobaczyli, jak polska prawica się ośmiesza, jak nie potrafi zebrać myśli i jak miesza fakty ze swoimi wyobrażeniami. Ale jedna rzecz jest tutaj ważna i to jest to, że pan ustawia się tutaj w roli obrońcy naprawdę takich formacji zbrojnych, które Armia Krajowa jednoznacznie potępiała. I to, co mówi Partia Razem, to są wprost cytaty z raportów Armii Krajowej, która mówiła o tym, że jednostki związane z Brygadą Świętokrzyską współpracowały z Gestapo, współpracowały z hitlerowcami, brały udział w polowaniach na Żydów, którzy uciekli z Holokaustu. Kłamstwa. Zarzuca pan kłamstwa? Armii Krajowej. Musiałbym, żeby był pan świadom tego, że mówi pan... działań wojennych nie miała wglądu w działania innych organizacji. Nie miała pełnego wglądu w działania innych organizacji. Więc rozumiem, że dla pana bardziej wiarygodni są hitlerowscy kolaboranci z Brygady Świętokrzyskiej niż raporty wywiadu Armii Krajowej. Pan obraża jeszcze żyjących ludzi, a pan spróbuje sformułować wniosek jak taki formalny, żeby udowodnić, że oni współpracowali. Wie pan... Było setki organizacji, które współpracowały z okupantem sowieckim. I pan tak samo o nich się wyraża? Brygada Świętokrzyska robiła to
między innymi po to, żeby uratować własne życie, czyli dogadali się, żeby bez wymiany ognia przejść linię frontu. I przeszli linię frontu. I to pan uważa za, bohatersko powinni zginąć. Czy stosunek do Brygady Świętokrzyskiej definiuje, że ktoś jest komunistą, a ktoś nie jest? Czyli pan, ponieważ forma, ma stosunek język czasem zbliża. Jeżeli ktoś ma język, tak jak się powołuje, niektórzy mówią, że jakiś tam działacz prawicy mówi jak Gomułka. No to ja mówię, że pan, że działacze razem niejednokrotnie mówią jak cytaty z Trybuny Ludu. Rozumiem, że ten cytat z Trybuny Ludu to powoływanie się na dziedzictwo Armii Krajowej i Polskiego Państwa Podziemnego. Natomiast dla pana bohaterami są ci, których Polskie Państwo Podziemne samo usunęło na margines. Ja nie usunęło na margines, tylko wydało opinię, która nie jest wiążąca. To nie jest Trybunał Konstytucyjny, Hubert który... Jura, czyli Tom, oficer do spraw zadań specjalnych, Brygady Świętokrzyskiej, był kolaborantem. Zabity przez działaczy Brygady Świętokrzyskiej. Polskie podziemie na karę śmierci za kolaborację. I trzy osoby straciły życie, próbując wykonać ten wyrok. Więc to było jasno powiedziane, to jest kolaborant. Bo wróćmy do partii Razem, bo ja znalazłem takie wytyczne dla nauczycieli w szkole podstawowej, jak można scharakteryzować państwo komunistyczne, jakim było ZSRR. A więc tak, centralnie planowana gospodarka. Chcecie, żeby centralnie była planowana? Jesteśmy zwolennikami gospodarki wielosektorowej. Kolektywizacja oraz industrializacja. W jakim sensie industrializacja? No właśnie, ja tylko odpytuję, że chcę sprawdzić, które są... Jeżeli mnie pan pyta, czy uważam, że przemysł jest okej, to myślę, że tak, że przemysł jest okej. Przemiany społeczne, które predestynowały na czoło grupy społeczne robotników. Dyktatura proletariatu, jednym słowem. Chcecie wprowadzić dyktaturę proletariatu? Partią demokratyczną. Więc jakby możemy kontynuować tę listę, ale no ona tylko pokazuje śmieszność tych następny. Zarzutów. Niszczenie społecznych norm, tradycji oraz religii. Wie pan, moim zdaniem niszczenie społecznych norm tak w praktyce na przestrzeni ostatnich 2 lat to widzimy w największym stopniu w wykonaniu partii rządzącej. Jeszcze tylko jedno. Kult wodza i partii. Jest pan wodzem swojej partii? No, my nie mamy nawet funkcji przewodniczącego ani przewodniczącej. To jest ciekawy ten stosunek do te poprzednie pytanie. My jesteśmy zwolennikami świeckiego państwa, w którym jest miejsce dla ludzi wyznających takie światopoglądy, takie religie, jakie uznają za sobie bliskie. Rolą państwa jest zapewnić wszystkim wolność wyznania. No nie, było pytanie o norm, tradycji oraz religii. No jest, państwo chcą, żeby zniszczyć tradycję, żeby religię rugować ze szkoły na przykład. Ja mam czasem wrażenie, że jeżeli w Polsce jest partia, która naprawdę odwołuje się do demokratycznej tradycji, na przykład Polskiego Państwa Podziemnego, która nie pozwala zapomnieć, o co naprawdę biło się AK, która nie pozwala zapomnieć, czym była pierwsza Solidarność, to tą partią jest dzisiaj właśnie Partia Razem, jeśli już mówimy o tradycjach. A polska prawica odkrywa swoją nową tradycję właśnie w takich niechlubnych postaciach, jak wspominali już tutaj kolaboranci Hitlera z Brygady Świętokrzyskiej. Pan konfabuluje. No panie Piotrze, a ja mam jeszcze jedno pytanie, bo znalazłem, szukając w internecie definicji komunizmu, znalazłem taką. Komunizm chrześcijański jest formą ustroju i ideologią panującą w niektórych wspólnotach chrześcijańskich. Według członków tych wspólnot Biblia i życie 12 apostołów nakazywały życie w powszechnej równości, zniesienie indywidualnej własności. To nie, pan, trzeba by ich... to nie jest komunizm, może to jest, tak jest jakaś komuna. Tak komunizm chrześcijański. Znaczy, wie pan, napisać można trzeba wszystko. Trzeba zdelegalizować chyba. Napisać można wszystko, ale to nie jest jeszcze definicja komunizmu. Rozumiem. Równość nie jest definicją komunizmu. Brawo, to już udało się panu wypowiedzieć pierwsze zdanie, które być może pozwoli panu zrozumieć, czym jest Partia Razem i dlaczego nie ma nic wspólnego z totalitaryzmem. Proszę sobie poczytać o Brygadzie Świętokrzyskiej i dlaczego tak, Tom się, został za wykonany wyrok. Zbyt na wiele na ten temat, panie pośle, żeby traktować poważnie wasze stanowisko. Panowie, dziękuję panom bardzo.